W Gliwicach odbyły się Mistrzostwa Polski Dronów Wyścigowych FPV. To dynamiczna dyscyplina, w której piloci dronów ubierają specjalne okulary. Dzięki nim mogą sterować dronami, jakby znajdowali się bezpośrednio w nich. To są typowe wyścigi, tak jak w motorsporcie. Najpierw jest faza kwalifikacji, kiedy uczestnicy się ścigają na czas i chcą zdobyć najlepszy szacowany pole position, a dzięki temu są potem rozlokowani w grupach eliminacyjnych i ścigają się już na zasadach takich, kto pierwszy doleci do mety. Czyli istotą tego całych zawodów jest poprawne przelecenie toru. Po zakończeniu zawodów i podliczeniu punktacji z całego roku zostanie wyłoniona kadra, która będzie reprezentowała Polskę na zawodach międzynarodowych w przyszłym roku. Z zawodów na zawodów człowiek jest bardziej spokojny, bo moje pierwsze zawody to nie da się utrzymać aparatury w rękach, tak się ręce trzęsą po prostu z takiego stresu, z takiego, nie wiem, zdenerwowania. Najlepiej to było zostawić tą aparaturę i jeszcze raz do niej podejść, żeby móc lecieć dalej. Taki był stres na początku, a teraz już jakby to jest za mną. Ci, którzy w zawodach udziału nie brali, mogli obejrzeć wystawę dronów Koła Naukowego Politechniki Śląskiej High Flyers, a także skorzystać z symulatora lotów bezzałogowymi statkami latającymi. Umiejętność latania jest umiejętnością raczej prostszą w nabyciu. Myślę, że większość osób, które by zabrały się za naukę, nie miałyby z tym większego problemu. Natomiast problematyką niestety są kwestie związane z prawem, z procedurami, czyli z obowiązkami, które leżą po stronie osoby wykonującej taki lot. Bo choć drony to najmniejsze statki latające, niewłaściwe sterowanie nimi może stwarzać duże problemy.